Witajcie wszyscy, tutaj Siergiej z Muscle Power. Kolejna okazja, żeby się zobaczyć w samochodzie podczas podróży do, tym razem, Kołobrzegu. Jak wiecie i kojarzycie, jak nie wiecie, to zaraz usłyszycie, jestem z Częstochowy i cała siedziba w Częstochowie się mieści, więc wszystkie nasze wyjazdy są startowane z Częstochowy. Do Kołobrzegu 600 km. Droga już się troszeczkę rozpoczęła, ja też byłem rano w pracy, potem ogarniałem inne spotkanie, pisałem diety i tak dalej, więc wyjazd dosyć późno, dojedziemy myślę 23-24 jak bez przygód, więc kierujemy się do Kołobrzegu, a tam ciekawa postać, bo Paweł Jabłoński, zawodnik IFBB, zawodnik mocno otytułowany, zawodnik tak naprawdę nieznany, bo w Instagramie czy na Facebooku dosyć mocno zaniedbany, ale stara szkoła, old school, totalny inny pomysł na trening, który teraz tak naprawdę nie przekuwa się w tych nowoczesnych treningach. Myślę, że są te treningi lżejsze, krótsze, mniej takie dające popalić w kość, więc Paweł Jabłoński, z uwagi na to, że przeszedł i został wzięty do teamu Iron Horse, a Muscle Power, hurtownia suplementów, firma, z którą współpracuję, która jest dla mnie matką, ojcem i czymś innym jeszcze więcej, co tylko ja wiem, czyli czymś, co daje mi siłę napędową do tego, co robię, to Muscle Power jest wyłącznym dystrybutorem Iron Horse'a, czyli tych produktów, które możecie kupować, spożywać i delektować się wysoką jakością. I tam właśnie w tym teamie jest Paweł Jabłoński, zawodnik teraz Iron Horse. Zawodnik, który miał chwilę przerwy od 2005 do 2009, był na deskach sceny i wtedy zdobywał wszystko, co było wtedy możliwe. Poznamy Pawła, chciałem Wam pokazać jego sylwetkę. Myślę, że to jest również osoba, o której za chwilę będzie głośno. Fajna, estetyczna sylwetka. To już kulturystyka tradycyjna, która jest... są to potężni faceci. Mocni, potężnie zbudowani, ale tak utytułowany zawodnik jak Paweł i tak cicho siedzący gdzieś tam w czwartym, piątym szeregu. Myślę, że nie ma drugiej takiej osoby w Polsce, bo spróbujcie z nim dobrze pogrzebać, o nim dobrze pogrzebać i dowiedzieć się czegoś więcej prywatnego, oprócz tam jego tytułów, co też nie jest upublicznione tak ad hoc. Także jedziemy do Pawła, zobaczymy, co u niego słychać, jakie plany, przedstawię Wam jego sylwetkę, on raczej sam się przedstawi i przede wszystkim zrobimy ciężki trening, co zapowiadało się już wcześniej, jak rozmawiałem z nim przez telefon, że ten trening nie będzie lekki, więc ja już jestem podładowany jakimś syfiastym żarciem, nie będę do końca mówił czym, po prostu sobie pojedliśmy tutaj z moim kolegą, który jest z drugiej strony, za Wami, z drugiej strony aparatu, a raczej kamery, przepraszam. Więc czuję się dosyć mocno podładowany, będę miał chyba siłę na trening i uda mi się go zrobić całego. Także zobaczycie dobry trening, dobry wywiad, dowiecie się czegoś na temat tego, myślę, fajnego faceta, więc patrzcie dalej, oglądajcie i czekajcie na następną minutę materiału. Do zobaczenia. No i jesteśmy w Kołobrzegu, za mną siłownia Future Body, a w niej Paweł Jabłoński. Zapraszam na wywiad i wspólny trening. Siema. Cześć kolego. Witam serdecznie. Jak podróż? 600 km do Ciebie nie była łatwa, ale myślę, że jestem gotowy na to, żeby pogadać i zrobić wspólny trening. Co Ty na to? Cieszę się, miło mi, że do nas przyjechaliście. Będziemy chcieli odwzajemnić to fajnym treningiem, ostrym, mocnym, szalonym. Dlatego powiedz nam, co dzisiaj przygotowałeś dla mnie. Dzisiaj zrobimy barki i tricepsy, jak starczy siły, to jeszcze bicepsy. Poszalejemy trochę z ciężarami, zastosujemy jakieś inne techniki treningowe na podstawie wieloletnich doświadczeń. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony i bary będą pękać w szwach. Też mam taką nadzieję i przede wszystkim dowiemy się więcej o Pawle, bo osoba jest mega, mega ciekawa. Doświadczenia ma, które nabył w latach 2005-2009. To jest stara gwardia, tak naprawdę prawdziwa męska kulturystyka wtedy, która była, rozwijała się może nie tak prężnie w samych social mediach, co teraz trzeba nadrabiać, prawda? Bo Twoja sylwetka nie jest do końca jeszcze znana, ale ta sylwetka powinna być poznana, więc może nie będziemy dłużej gadać, rozgrzejemy się i tam na miejscu pogadamy. Tak jest, bierzemy się do pracy. Zastosujemy mały bodziec treningowy zewnętrzny.
a sypnę nam półtora miarki, bo często gdzieś tam na ściankach pokali się trochę towaru, marnuje, więc zawsze daję miarkę więcej, żeby nie było strat. A towar jest mocny, więc dlatego nie dwie, a półtora. Myślę, że to będzie dobry bodziec treningowy. Tu też mamy 200 kilo mięsa do rozbujania razem. Moje 100 i twoje ponad 100. Także. Tak jest, musimy czymś się bujnąć. Pach, pach, pach. Także kulturysta w tych czasach musi i robić i szejki, umieć. Musi umieć gotować, ćwiczyć i czasem wystąpić przed kamerką, jak dziś. O. Double impact cały czas, jako przedtreningóweczka? Tak jest. Jak widzę, że coś przestaje działać, to wtedy zmieniam, ale generalnie działa bardzo dobrze cały czas. Też się na tym nigdy nie dowiodłem. Chociaż przy dużym dawkowaniu no jest to mocny środek, mocny. Który można się zdziwić, tak? Proszę bardzo, zdróweczko. Twoje zdrowie. Nasze zdrowie. Na samym początku rozgrzewka, zawsze klasycznie rozgrzewka, ale poza rozgrzewką, która jest przygotowaniem do naszego treningu, chciałem porozmawiać o Tobie, bo tak naprawdę ja sam też musiałem się troszeczkę zgłębić wiedzy na Twój temat. Wcześniej startowałeś w 2005-2009 roku, to są czasy, które dla Ciebie były jakby takim osobistym sukcesem, tam trochę osiągnięć zrobiłeś, ale był teraz powrót w zeszłym roku, tak dobrze mówię? Tak jest. Był mały powrót i też nic na ten temat, tak naprawdę ty to robisz po cichu bardzo, nie wychylasz się, nie napinasz, nie gadasz o tym głośno, mimo że mówię, twoja sylwetka no, daje wiele do myślenia i już jesteś na takim poziomie kulturystyki, który no, zobowiązuje do tego, żeby gdzieś zacząć się pojawiać i pokazywać, tak? No bo żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, ten social media jest coraz bardziej obecny w naszym życiu, więc mówię, no chciałem się dowiedzieć, jak wyglądało to wtedy, jak wygląda to teraz i jak będzie to wyglądać za chwilę. Już mówię, jak to będzie, jak ta historia będzie przebiegać i przebiegała. Generalnie wszystko zaczęło się od tego, że pochodzę z rodziny sportowej. Mój ojciec był trzykrotnym mistrzem Polski w kulturystyce i ja chcąc, nie chcąc, przesiąknąłem tym wszystkim, ponieważ spędzałem z ojcem czas w siłowni. Chodziłem do jego kumpli, którzy też trenowali. Myślałem, że trening i trzymanie diety to jest rzecz normalna, że każdy dorosły tak robi. I gdy spotykałem kolegów z klasy, gdzie tam później awansowałem do pierwszej klasy szkoły podstawowej, okazywało się, że ktoś nie trenuje i nie je piersi z kurczaka z ryżem, jeżeli udało się to zdobyć, to jest coś z facetem nie tak, więc ja myślałem, że świat tak naprawdę wygląda i stąd się to wzięło. Generalnie nigdy nie było takiej presji, że ja mam to robić odgórnie od ojca czy tam od rodziny, że ja powinienem to uprawiać tak jak niekiedy ktoś tam trenuje tenis czy uprawia i wywiera jakąś tam presję na swoim dziecku. Tego u mnie nie było i zawsze gdzieś tam na tej siłowni sobie coś tam dźwignąłem, więcej lub mniej. W wieku 16 lat zacząłem trenować, bo cały czas chciałem być wysokim, potężnym mężczyzną, znaczy wyższym. Wiedziałem, kiedyś się mówiło, że trening siłowy upośledza wzrost. Okazało się to nieprawdą, bo jak wiemy, trening siłowy pobudza różne hormony, które sprzyjają też rozwoju wzrostowi i mięśni, i wzrostowi na wzrostowi wzwyż. Więc osiągnąłem ten wiek 16 lat, zacząłem ćwiczyć. No i szybko zakochałem się w kulturystyce. Zawsze chciałem być potężny, ale okazało się, że to zdominowało moje życie. Chodziłem do szkoły, jeszcze byłem chudym chłopakiem 65-kilowym, ale cały czas miałem wizję w swojej głowie, że już jestem tym bykiem 100-kilowym i chodziłem sobie, wyobrażałem sobie, że już jestem potężny. Miałem takiego starszego kumpla o 7 lat, który mówi: Paweł, o czym ty w
kółko tak myślisz, zamyślony jesteś. Mówię, Maciek, myślę, jak będę ważył te 100 kilo, bo cały czas mam tą wizję. Później przeczytałem taką książkę, która mówiła o sekrecie, książka pod tytułem Sekret, która mówiła, że można sobie stworzyć właśnie ten świat, który później przyciągamy. Ja właśnie nieświadomie miałem tam swoją wizję muskularnego mężczyzny. Myślałem o tym chyba w każdej minucie swojego życia. Wracałem z ogólniaka po lekcjach, szedłem spać, później szedłem na trening. Później czytałem czasopisma branżowe, dopiero jak... W tamtych czasach to była taka jedyna prawdziwa droga, tak? Bo nie było tych takich rozpraszaczy, które teraz mamy. I wtedy jak się załapałeś takiego właśnie schematu, to ten schemat no, wytrwał, tak? Tak jest. Byłem zamknięty w sobie, ćwiczyłem, budowałem tą swoją muskulaturę. Przez pierwsze 2 lata zbudowałem 20 kilo mięśni i też tłuszczu, bo tak to wygląda. Miałem w miarę wyniki siłowe. Na przysiad wziąłem w wieku 18 lat 180 kilo, na klatkę 120, wyciskałem na barki 50-kami jeszcze w ogólniaku, także miałem dość dobre wyniki siłowe. Ta muskulatura też się rozwijała z tkanką tłuszczową. No i tak brnąłem przez ten świat. Pierwsze zawody? Pierwsze zawody dopiero w 25 roku życia, no dopiero i nie dopiero. Zawsze chciałem wystąpić i wygrać i cały czas mówiłem, że jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Wystąpiłem w 2005 roku, wtedy kiedy debiutował mi Piotrkowicz i Młody Słodkiewicz. Z Młodym Słodkiewiczem byłem w kategorii. Na 12 byłem dopiero 8. Ale przywiozłem taki sobie medal, z którym jechałem w pociągu. Nikomu nie mówiłem o swoich przygotowaniach, ponieważ jak to się mówi, nie chciałem zapeszać. Aha. Przygotowałem się po cichu, tylko wiedział mój trener Łukasz Kazimierczak i ojcu się pochwaliłem. Ojca za dużo się nie słuchałem, ponieważ twierdziłem, że to jest stara szkoła, z której opanowałem pewne podstawy, ale wiedziałem, że ten świat, ten sport poszedł do przodu i tak jak z Formułą 1, wszystko było szybsze, ilości pożywienia były większe, wszystko poszło z wielką ewolucją do przodu, więc ojciec tam chciał mi coś tam narzucić swojego, ale byłem świadomy, że to już nie tędy droga, więc gdzieś tam się spod skrzydła uwolniłem i skontaktowałem się z Łukaszem, który ćwiczył kiedyś w Kołobrzegu. Znaliśmy się, powiedziałem, że chcę startować i było to w wielkiej tajemnicy. Ćwiczyłem mocno, przygotowywałem się do pierwszego startu. Zaliczyłem 5 startów w sezonie i to były Kunice i Mistrzostwa Polski, na których byłem 8. I na końcu tam debiutowałem na takich zawodach pod tytułem Juvenalia Wrocławskie. Na AWF-ie tam sobie wygrałem ostatnie zawody. Za rok już byłem 3 na Mistrzostwach Polski. Za kolejny rok 2, za kolejny rok, na kolejny rok 1, więc szło mi dobrze. Był ten progres, no? Przykładałem się, miałem klapki na oczy, przestrzegałem diety, reżimu cały rok. Nie było imprez, nie było niczego. Po 2 latach dostałem się do kadry Polski. Wyjechaliśmy do Azerbejdżanu, do Baku. Tam byłem 11. Na startujących? No, tam kilkunastu było. Były to bardzo mocno obsadzone te Mistrzostwa Europy. Rosjanie zdobyli 7 złotych medali. Piotrkowicz zdobył 8 w każdej wadze. Rosjanie tak dobrze wyglądali, że dopiero wtedy zobaczyłem, jak ta kulturystyka naprawdę wygląda. Za rok już byłem 6 na Mistrzostwach Europy, zostałem powołany też do kadry na Mistrzostwa Świata, tam byłem 16. Na koniec swojej takiej kariery w tym 2009 roku poleciliśmy na zawody Arnold Classic, które wtedy jeszcze były na jednym kontynencie w Stanach Zjednoczonych. Poleciał Olejniczak, poleciałem ja i poleciał Maszewski. Tam jakoś nie zwojowałem, ale był bardzo wysoki poziom. Zobaczyłem, jak wygląda Ameryka. Byłem na zawodach u naszych pro światowych, których wcześniej znałem z gazet. Przybiłem ze wszystkimi 5, zrobiłem sobie zdjęcia. Zresztą warto wspomnieć, przepraszam, że się przerwę, że wszystkie te zawody i wyjazdy są finansowane z twojej własnej kieszeni, tak? Wtedy było jeszcze inaczej. Wtedy na Mistrzostwa Europy i świata. Udało się coś uczknąć? Wtedy Polski Związek to finansował. Na mistrzostwa w
na Arnold Classic początkowo byliśmy powołani do kadry, ale później nadszedł ten taki kryzys światowy, finansowy i zadzwonili do nas z Polskiego Związku w czasie tam półmetku przygotowań, że jednak będziemy musieli to sfinansować z własnej kieszeni. Oczywiście długo się nie zastanawiałem, powiedziałem, że to sobie będę finansował, ponieważ jest to moje marzenie, wystąpić z najlepszymi. No i tak też poczyniłem. Poleciliśmy do Stanów, zostaliśmy po zawodach jeszcze 2 tygodnie dłużej, także dużo nas to kosztowało, ale mamy super wspomnienia, przeżycia. No i spełniliśmy. No ja spełniłem swój taki amerykański sen. A teraz od kulturystyczny. Który chcesz spełnić w następnej kolejności, co zamierzasz, co, do czego miałbyś podejście i plany, no bo jednak sylwetka, którą masz teraz, no nie jest to sylwetka, która jest zła, a raczej jest wyjściową do tego, że możesz swobodnie się przygotować do każdych wybranych zawodów przed siebie, tak? Tak jest. W tamtym roku startując przez te... Jeszcze dokończę. Po zakończeniu startu w 2009 roku, po powrocie otworzyłem swój klub, który tam już urządzałem. Później kolejny, więc miałem dużo pracy związanej z biznesem. Przez te wiele lat tęskniłem za startami, brakowało mi czegoś. Czułem, że oddycham na jedno płuco, a nie na dwa. Więc postanowiłem się przygotować jeszcze do kolejnego sezonu, który był w 2017 roku. Wystąpiłem 8 razy. Była to Polska. Pierwsze zawody były w mojej urodziny. Udało mi się zwyciężyć 2 złote medale. Tu w Słupsku. Prezent był w Słupsku, tutaj nieopodal. Też nie mówiłem nikomu, że się przygotowuję, bo nie wiedziałem, jak to się potoczy. Nie lubię tej takiej presji pytań, jak forma, jak sytuacja. Robię swoje po cichu i tak się czuję najlepiej, taką mam naturę. Ale później były Mistrzostwa Polski, była Malta, więc to były Malta, Mistrzostwa Polski, później 3 miesiące przerwy i później jeszcze były kilka było Pucharów Świata. W Pradze byłem 6 do 100 kilo na 24 na Dajmondzie w Katowicach. Zobaczcie, jak dużo się działo, Pawła, a tak naprawdę mało było tego widocznego. Moje w tym zadanie, żeby po prostu dać ciebie ludziom, jakby to nie brzmiało, tak? Więc próbujemy to uczynić. U mnie Double Impact już działa tak mocno, jak widać, leje się ze mnie okrutnie. Tu też trzeba wziąć pod uwagę, że kręcimy dosyć mocno na dużym obciążeniu. Mówimy, rozmawiamy, dotleniamy cały organizm. No i tak naprawdę tutaj gość, który waży 100 kg, ja też 100 kg, przysłowiowe dwa konie, tak zwane w cudzysłowie koksy, które mogą mówić i robić trening, rozgrzewkę, więc nie umieramy. Podobno nie mamy tlenu w ogóle. Mamy tlen, bo... Nie mamy w ogóle tlenu, nie damy radę się wysłowić, kiedy mamy delikatną przebieżkę i przebiegniemy 100 metrów i padamy na twarz i jest koniec. Ale abstrahując i żartując oczywiście. Przejdźmy do treningu. W pierwszym uderzeniu oczywiście będziemy też rozmawiać sobie na bieżąco o rzeczach, które nam przyjdą do głowy, a które są ważne. W pierwszym uderzeniu barki? Tak, zrobimy barki, rozgrzejemy się wznosami ramion bokiem w pełnym zakresie ruchu, tak żeby rozgrzać stożki rotatorów. Robię to od zawsze i nie doznałem w życiu kontuzji barku na treningu siłowym, a różnych ciężarów tam, różne ciężary stosowałem i w pełnym zakresie wyciskałem 150 z zakarku, ale zawsze stawiałem na to, żeby się bardzo dobrze rozgrzać, bo to jednak jest klucz i do siły, i do tego, żeby pracować całe życie na mniejszych lub większych obrotach, ale żeby cieszyć się zdrowiem i unikać tych kontuzji. Także od tego zaczniemy. I cieszyć się treningiem. Dlatego przejdziemy sobie powoli na trening siłowy. Tak jest.
Zazwyczaj zaczynam od tyłu, bo tył nas nie zmęczy przed przodem, a na pewno nas dobrze rozgrzeje. To raz. A na koniec, jak już nie mamy siły, to ta technika nam gdzieś już ucieka, bo się zmęczymy jakimś tam dużym ciężarem, więc zazwyczaj zaczynam od tyłu, choć... Choć różnie to bywa, bo czasem ten tył chce troszkę odprogramować i wtedy... I tu możesz jeszcze, dobra, i tu możesz jeszcze trochę rozciągnąć, nie? Mach. O, i lecimy. I wtedy jak chcę jakiś mięsień programować, tak samo przez jakiś tam czas zaczynam od czworogłowego, a później od dwóch. I jak jakaś grupa idzie na drugi plan, to nawet lubię czasem zrobić słabszy trening, żeby cały czas nie forsować i później znowu zaatakować mocnym bodźcem. A tył jest, to fakt, jest zaniedbywanym mięśniem. On przy dużej objętości masowej sprawia, że ta sylwetka jest dużo szersza, bo on nawet nam zachodzi z tyłu na przód, na bok, więc on jest ważnym i niedocenianym muskułkiem. Mocno tutaj krzyżujesz, nie? Aha. Strasznie to łokcie... Ale czuję, jak mi to pociągnąłeś, że wyjeżdżają te ostatnie zaczepy. Najdalsze położone. Wiesz, wtedy większy zakres jest i zawsze to ma plus. Ale nie? Zauważyłem, że ty lubisz to chyba w dużym zakresie robić, nie? No, dużej objętości. Lubię, bo takie mam przekonanie, że wiesz, tutaj centymetr dla nas to dla mięśni kilometry i to jednak zawsze jakieś dodatkowe włókna są wzruszone, nie? Właśnie, on się wtedy rozciągnie i wykona większą pracę. I myślę, że wzajemnie wzrostem. Na dole zawsze lubię jeszcze przytrzymać. O, właśnie. Mam tego napięcia, wiesz? No. No, pracuję. No i tył zawsze robiłem na małym ciężarze z tym przytrzymaniem. I widziałem, że on rośnie najlepiej. Przód musi mieć duży, ale przedni jak to na lepszy. Przedni też wymuszone? Myślisz, że powtórzenia? Wiesz co, aż tak nie... Czasem ruchy negatywne, ale tak wymuszonych aż czasem nie trudno. Coś, no? Wolałbym, żeby ten kręgosłup był jakoś tam stabilny, niż tam świrować. No. Nie no, wyszedł strasznie. No, wyszedł. Strasznie wypełniony. Sześć serii. Sześć było? Sześć było. Ja liczyłem sześć serii. Także nie jest tu konwencjonalnie, nie jest tu lekko, ale jest dobrze. Się rozgrzejemy, jeszcze dogrzejemy pod nowym kątem. Wyciskanie hantelek nad głowę. Paweł, stara szkoła, totalnie stara szkoła. Tutaj intuicja. Tylko intuicja. Pytam się Pawła, ile robimy? 3, 4, 5? Nie wiem. Może 10. Musimy dobrze rozgrzać, musimy dobrze wejść w nowe ćwiczenie. Więc zaczynamy na jakichś dziesiątkach, dwunastkach. Na szósteczkach. Przepraszam, na szósteczkach. Skończymy Bóg wie na jakim dużym ciężarze, więc to jest zupełnie inne podejście niż standardowo, o czym zawsze mówię, to nie są 3-4 serie, to jest zupełnie kulturystyka, już na tym poziomie karmi się swoimi zasadami i no i jedziemy, ja tutaj się podporządkowuję, zobaczymy, czy mi paliwa nie braknie, bo to ja jestem z tego, z tej młodej szkoły dzieciaków i tak naprawdę tylko staram się wykonywać to, co tutaj szef mi każe, więc jak jest dalej. Młody, to będzie miał siłę, spokojnie. Jedziemy dalej. Siła tkwi w umyśle, także wydobędziemy. Okej, to teraz pytanie. Tak samo sobie życzysz? Ty techniczne. Bo to nie jest duży ciężar, ani dla ciebie, ani dla mnie jakiś abstrakcyjnie duży. Podaję ci ciężar u góry. Co, już twierdzisz, że powyżej 20 już zarzucanie z kolana i branie już jest kontuzjogenne i może nam coś
Jak najbardziej. Bicepsy nie są rozgrzane, więc można je naderwać na czemuś. Jak najbardziej. Czyli takie małe szczegóły. A nie małe, poważne. No oczywiście, małe by się wydawało dla osoby, która patrzy na to z boku, tak? Że w pierwszej kolejności ja mogę sobie pomyśleć, co, ktoś ma kontuzję, muszę podać u góry i tak dalej. A widzimy na siłowniach chłopaków 40, którzy zrywają i próbują wbić to na bar, tak? Są te ruchy, ale nie jest to dobre i dla kręgosłupa, i dla, no na pewno bicepsów. No bicepsy są drobne, małe, ścięgienka, delikatne. Jak nic nie robiliśmy na bicepsy, a bierzemy 26, a za chwilę 30 kilka, to już podchodzimy pod 100% naszych możliwości, bo wiadomo, że 30 kilka na jedną rękę na biceps, no to już jest taka górna granica, więc proste, logiczne, rozsądne, a jednak ja będąc u siebie na siłowni, dla mnie to jest normalne, to zaraz też mówisz, ja chcę to przedstawić widzom, ale no nie zdarza się. No nawet jak widzisz też swoich tutaj, może wiem, ja im tych tu kształcisz i tak dalej, ale to jest taki błąd, który no, uczą często trenerzy czego? Wrzucania dużych obciążeń, radź sobie sam. Musimy podejść do ciężaru z pokorą, bo może pokazać, kto tu rządzi. Też poproszę cię o lewą stronę. Nie ma problemu. I lecimy. Jedziemy teraz z... Tak jak nie ma 30, to pierwsza zasada, weź większy, jak nie ma mniejszego. Teraz tak, tu zrobimy coś takiego, nie będziemy się nim za dużo męczyć. No. Zrobimy tam sobie z 5 strzałów, żeby się zaadaptować do ciężaru. Ty się zmęczysz z 46. Ja później tylko wezmę na dwa ruchy, żeby się też zaadoptować do ciężaru, no. I później się skupię nad tymi dużymi, żeby tam zrobić taką prawdziwą serię roboczą. No? Dobrze. Do kolejnego ćwiczenia, też na akcent przedni. Zrobimy wznosy ramion przodem pod kątem 45 stopni, ale wprowadzimy mały niuans. Nie będziemy opuszczać rąk do końca, do swobody ich ruchu, do kąta prostego, lecz zatrzymamy na 10 stopni w górze, żeby było stałe napięcie. Nadchwyt, podchwyt. Zrobimy 45 stopni, coś pomiędzy. Okay. No i też mały ten ciężar, jeżeli chcesz zatrzymać go na tej trzymamy wysokości. Go na dole, a tu nie przytrzymujemy. Bierzemy. Naprzemiennie praca? Czy... Tak, naprzemiennie. Możesz zacząć od dziesiątek, bo ja robiłem, to jeszcze muszę chwilę odpocząć. O, właśnie. I cały czas tak, wiesz, to prawie, że nie?
Dobra, zrób bardziej młotkowy, żeby bardziej przypracował. Niech będzie bardziej młotkowy. Też trochę szuka światła. Teraz lasek ogarnąłem, nie? Temat dwóch kobiet, wiesz, gdzie kiedyś to było, jak ja zaczynałem, a ty już trochę. No w ogóle, wiesz, ja nie chcę mieć takich mięśni, nie? A teraz, kurde, ja chciałbym mieć taką nogę, pupę i tak dalej. Te pośladki. No. Paweł jest mistrzem rozgrzewki, nie? Wstępnego zmęczenia.
15 zaczynasz i co, skończysz na 15? Znaczy wiesz co, w międzyczasie zredukowałem, bo już nie miałem siły, nie? Czyli jest turbo super seria z drop setem. Turbo super seria. Potrafi koleś przyjechać po 10-12 godzinach, czy laska. Za przeproszeniem, zapierdolić taki ciężki trening, bo ja widzę, że to jest ciężki trening i nieraz wiesz, gdzieś tam sobie myślę, ale ja też nie mogę podpuścić, bo też będę pomyśleć, że on nie oczekuje od niego, wiesz o co chodzi. Zrobi mega ciężki trening, jak się na niego patrzę, mówię, kurwa, i to wiesz, tacy zwykli, normalni, szarzy kowalscy, nie? Potrafię, charakter, to wiesz, to trafisz na gościa czy na laskę i to wiesz, niepowiedziane właśnie dużo częściej laski się zdarzają z charakterem, bo wydaje mi się w moim doświadczeniu. Powiem ci Paweł tak, mega dobry, ciężki trening, fajny, odpaliłeś mnie strasznie, nie wiem czemu, ale masz coś sobie takiego, co powoduje, że niby cichy, spokojny, gdzieś powiedzmy wycofany, nie krzyczysz, nie robisz presji, a ja z tyłu czuję, wiesz, że trzeba jeszcze podnieść poprzeczkę, dlatego starałem się cisnąć tutaj ile wlezie. Niesamowicie dobry klimat na siłowni, przyjazny, fajne prowadzenie, super trening, ja dałem z siebie wszystko, myślę, że ile robiliśmy, 2 godziny? No, zrobiliśmy dużo. No. 2 godziny treningu, barki, tak jak mówiłem. Ogromna objętość, duża liczba powtórzeń, duże też wejście potem na duże ciężary. Zmasakrowałeś mnie totalnie. Jestem mega zadowolony. Przeniosę to do siebie, do Częstochowy przyjadę. Będę, że tak powiem, propagował tą technikę dalej. To jest ten old school, który gdzieś ja już nie mam z nim, nie dotykam go, ponieważ też młodzi zawodnicy, czy młode pokolenie, jestem tym młodym dokoleniem, nie zawsze mam możliwość. Ale takie coś, taka rzeźnia jak to robi wrażenie. Jestem zachwycony, na pewno będę to odczuwał, będę cię wspominał do przyszłego tygodnia, bo
tricepsy są tak nabite, że chyba nie mogę wyprostować ręki, znaczy chyba, no. Zresztą widziałeś, raz się pomyliłem, zrobiłem, a tam 60 powtórzeń na rękę za dużo, to... Przedobrzyłem. Kolega trochę przesadza, niewyspany jest i wydaje mu się, że tak ciężko, bo poćwiczyliśmy, a że w niedzielę, to może przez to. Może trening, przez... Trening w niedzielę liczy się podwójnie. Tak? Podwójnie, może do kościoła nie będzie trzeba by iść, a może jeszcze będzie... pokucie. Ja w takim układzie polecam oglądać Pawła Sylwetkę na Instagramie, na Facebooku. Paweł IFBB, to Paweł Jabłoński, IFBB. Mamy, jest podpięty pod Muscle Power, wyświetla się na wszystkich zdjęciach, które ja wrzucam tak samo u siebie, także wszystkie, które są razem wspólne, możecie znaleźć u mnie na Siergiej Sieraga Official, na Muscle Power, także na, w Iron Horse, ponieważ Iron Horse teraz mocno wspiera Pawła. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć Sylwetkę i będziemy go obserwować w dalszych poczynieniach, ponieważ no, Paweł chce coś więcej już ugrać, mam nadzieję, nie w bliższym czasie, więc mamy tutaj możliwość obserwowania przez nasz kanał Muscle Power TV, więc subskrybujcie kanał, obserwujcie nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo, Paweł. Za... Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, udanych wakacji. Pozdrawiam moich sponsorów Air Force Series, a także Fitness Club 24. Za dwa tygodnie bronię pracy magisterskiej, a pochwalę się, bo mam fajny temat, wpływ suplementacji na siłę mięśniową w rehabilitacji, ponieważ studiuję fizjoterapię, także trzymajcie kciuki, życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia.